zmarli nagle, doznali zawałów serca, udarów mózgu, czy odeszli na stole operacyjnym. W dzisiejszych niezapomnianych pokażę Wam groby znanych Polaków, którzy odeszli niespodziewanie, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Pod koniec 2001 roku opinię publiczną szokowała nagła śmierć Grzegorza Ciechowskiego. Lider Republiki zmarł po nieudanej operacji tętniaka serca. Przed śmiercią zdążył jeszcze spisać testament. Muzyk pozostawił żonę i trójkę dzieci. Weronikę, którą miał z aktorką Małgorzatą Potocką, oraz Helenę i Bruna, których doczekał się żoną Anną Wędrowską. Kilka miesięcy po jego śmierci urodziła się także córka Józefina. Grzegorz Ciechowski, który znany był pod pseudonimami Grzegorz Ciechowa i Obywatel GC, spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego grób jest bardzo charakterystyczny. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pochowany jest także pisarz Janusz Głowacki. Ten dramaturg i scenarzysta znany m.in. z Zimnej Wojny, Rejsu, Trzeba zabić tę miłość i Polowanie na muchy, zmarł nagle 19 sierpnia 2017 roku w Egipcie. Z pierwszą żoną Ewą Zadrzyńską miał córkę Zuzannę, byłą publicystkę New York Timesa. W ostatnich latach życia związał się z ukraińską aktorką Oleną Leonenko, znaną z Barw Szczęścia. Janusz Kruk był liderem zespołu 2+1, który tworzył razem z byłą żoną Elżbietą Dmoch. Muzyk zmarł w wieku zaledwie 46 lat na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Na 3 lata przed śmiercią Kruk ponownie się ożenił. Z żoną Barbarą Dąbrowską miał 2 syna, Erwina i Emila. Z pierwszego małżeństwa miał także córkę Lilianę. Po jego śmierci w 1992 roku zespół 2+1 przestał istnieć. Elżbieta Dmoch popadła w depresję i praktycznie nie pokazuje się publicznie do dzisiaj. Dariusz Siatkowski najbardziej znany był z roli Pawła Zawady w komedii Kogel Mogel. Aktor został znaleziony martwy w hotelu pod Łodzią w październiku 2008 roku. Miał tylko 48 lat. Nigdy nie poznaliśmy dokładnych przyczyn jego śmierci. Plotkowano m.in. o przedawkowaniu narkotyków połączonych z alkoholem lub leków. Siatkowski był wówczas w przerwie kręcenia serialu Fala zbrodni, która miała zapewnić mu powrót do dawnej popularności. Aktor został pochowany na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Barbara Winiarska była aktorką i siostrą Marii Winiarskiej, gwiazdy Klanu. Razem z nią tworzyła duet na scenie. Najbardziej znana była z filmu Miś, gdzie zagrała w epizodzie ekspedientkę sprzedającą mięso spod lady. Winiarska była żoną aktora Pawła Wawrzeckiego. Miała z nim córkę Annę, która cierpiała na dziecięce porażenie mózgowe. Barbara zmarła niespodziewanie we wrześniu 2002 roku na tętniaka mózgu. Została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Piotr Grabowski był bardzo lubianym aktorem. Zagrał m.in. w Znachorze, Karate po polsku i serialach Dom i Ekstradycja. Zmarł niespodziewanie w styczniu 1998 roku w wieku 51 lat. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Grabowskiego mogą kojarzyć także małe dzieci. Użyczył on bowiem głosu samej myszce Miki w polskiej wersji językowej. Bogusz Bilewski, czyli serialowy Kwiczoł z Janosika, zmarł we wrześniu 1995 roku na udar mózgu. Miał niespełna 65 lat. W społeczeństwie panowała mylna informacja o jego śmierci. Myślano, że zmarł na zawał serca. Wszystko przez to, że wziął niedługo przed śmiercią udział w reklamie pewnej margaryny, gdzie sloganem było, że mam serce jak dzwon. W reklamie wystąpił razem z Witoldem Pyrkoszem, czyli serialowym Pyzdrą z Janosika. Bogusz Bilewski został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. W wieku 53 lat niespodziewanie zmarł Krzysztof Kołbasiuk. Był on aktorem, reżyserem i mężem aktorki Joanny Żółkowskiej. W marcu 2006 roku, kilka godzin po występie na deskach Teatru Polskiego w Warszawie, doznał zawału serca.
został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Krzysztof Kołbasiuk najbardziej znany był z roli w serialu Dom, filmu Tam i z powrotem i serialu Daleko od szosy. Znajdujemy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, gdzie pochowany jest Piotr Sobociński, wybitny operator filmowy. Zmarł on w marcu 2001 roku w Vancouver podczas realizowania filmu 24 godziny. Sobociński żonaty był z aktorką Hanną Mikuć, którą możemy znać z serialu M jak Miłość i filmu Seksmisja. Miał z nią trójkę dzieci. Piotr i Michał są, tak jak on, operatorami filmowymi, zaś córka Marysia została aktorką. Przyczyną śmierci Piotra Sobocińskiego był zawał serca. W grobie, w którym go pochowano, spoczywają także jego ojciec Witold Sobociński, wybitny polski muzyk i operator filmowy, teść Bohdan Mikuć oraz matka Jadwiga Sobocińska. Sobociński karierę filmową rozpoczął u Krzysztofa Kieślowskiego. Kręcił m.in. zdjęcia do Dekalogu 3 i 3 kolory czerwony. Jest także autorem zdjęć do filmu Okop z Melem Gibsonem i Pokoju Marwina. Naprzeciwko grobu Piotra Sobocińskiego pochowany jest Andrzej Bączkowski, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Polityk zmarł na zawał serca w listopadzie 1996 roku. Marek Obertyn był aktorem o bardzo charakterystycznym głosie. Wystąpił m.in. w Ekstradycji, na Kłopoty Bednarskiej i na Wspólnej. Zmarł niespodziewanie na zawał serca w marcu 2002 roku. Został pochowany w kolumbarium na Powązkach Wojskowych w Warszawie. A więc to, co mówią, jest prawdą. Rzeczywiście wydajesz się być najlepszym łucznikiem w całej Anglii, Robin Hoodzie. Ale jedno jest pewne, jesteś też najgłupszy. Aleksander Żabczyński był amantem polskiego kina przedwojennego i piosenkarzem. Zmarł w 1958 roku w wieku niespełna 58 lat. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W 1981 roku w grobie spoczęła także jego żona Maria, również aktorka. Aleksander Żabczyński zmarł na zawał serca. Do lat 70. na Powązkach Wojskowych w Warszawie znajdował się także grób jego ojca Aleksandra, siostry Aliny i maleńkiej córki Marysi, która urodziła się martwa w grudniu 1939 roku. Niestety mogiła już nie istnieje. 31 maja 2016 roku odsłonięto nową płytę nagrobną na mogile Aleksandra Żabczyńskiego. Ufundowali ją anonimowi darczyńcy za pośrednictwem portalu starekino.pl. Była to inicjatywa Komitetu Społecznego imienia Aleksandra Żabczyńskiego pod przewodnictwem Olgi Gertner. Ryszard Pietruski, legendarny polski aktor, znany m.in. z Bruneta Wieczorową Porą, Rejsu, serialu Stawka Większa niż Życie, czy filmu Prawo i Pięść. Aktor zmarł na zawał serca w wieku 74 lat. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Pietruski, zanim zaczął karierę filmową, był żołnierzem 4. Dywizji Piechoty. Wyzwalał m.in. Warszawę i brał udział w bitwie o Kołobrzeg. Mieczysław Pawlikowski najbardziej znany był z roli Zagłoby w Panu Wołodyjowskim. W młodości był bombardierem w dywizjonach 300 i 301. Był uczestnikiem bitwy o Anglię. Zestrzelony nad Francją, razem z załogą przedostał się przez Pireneje na Gibraltar. Pawlikowski za swoje bohaterstwo został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł w 1978 roku w wieku 58 lat na zawał serca. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Niezapomnianych. W następnym pokażę Wam obiecane groby osób, które zmarły na straszne choroby. Do tematu znanych Polaków, którzy zmarli na udary i zawały, jeszcze powrócimy. Zachęcam do wchodzenia na mój profil na Facebooku i Instagramie. Niezapomniani. Naprawdę warto. Do zobaczenia.